Mam dla ciebie pewien eksperyment. Wyobraź sobie, że urodziłeś się w 1900 roku. Kiedy masz 14 lat, wybucha pierwsza wojna światowa i kończy się, gdy kończysz 18 lat. 22 miliony ludzi odchodzą razem z nią. Wkrótce po globalnej pandemii pojawia się hiszpańska grypa, zabierając 50 milionów ludzi. Przeżywasz i masz 20 lat. W wieku 29 lat przeżywasz globalny kryzys gospodarczy, który rozpoczął się wraz z upadkiem nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, powiązując inflację, bezrobocie i głód na całym świecie. Kiedy masz 33 lata, w Niemczech naziole dochodzą do władzy. Kiedy masz 39 lat, zaczyna się druga wojna światowa i kończy, gdy kończysz 45 lat, zabierając ze sobą kilkadziesiąt milionów istnień. Swoich ostatnich dni doczekujesz w parszywej komunie w warunkach socjalistycznych. Obecni 20-30-latkowie często pogardzają swoimi dziadkami, nazywając ich moherami, którzy nie mają pojęcia o życiu, nie rozumieją ich wielkich problemów. Ale zobacz sam, w jakich warunkach żyłbyś, gdybyś urodził się kilkadziesiąt lat wcześniej. W dzisiejszym świecie masz wszystkie wygody, o których możesz pomarzyć. Nawet skromnie żyjesz teraz w lepszych warunkach, niż żył król Polski 500 lat temu. Masz dostęp do całej wiedzy ludzkości na pstryk palcem dzięki internetowi. Możesz polecieć samolotem na drugi koniec świata za połowę średniej pensji. Masz ciepło, praktycznie nieskończoną ilość jedzenia, czystą wodę każdego dnia. Masz możliwości rozwoju i dojścia od biedy do bogactwa bez żadnych ograniczeń. Ale ludzie dalej narzekają. Nie doceniają tego, co mają, dopóki tego nie stracą. Pandemia pokazała nam, że stosunkowo niewielkie ograniczenia naszego stylu życia pozwalają już docenić to, co mamy. Po co więc masz czekać, aż zdarzy się znów coś złego? Doceń to, co masz teraz. Doceń, w jak pięknych czasach dane było ci się urodzić i żyć. Doceń możliwości, które masz każdego dnia i wykorzystaj je.